Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, jak się mówi po polsku I can, I have to i I must, I am supposed to, I should i I need to. Pomysł na tę lekcję podsunęła mi Mary, która uczy się polskiego z moich lekcji na YouTubie i z moich lekcji z newslettera. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Mary, i dziękuję za ten pomysł. Nie wiem, czy wiecie, że oprócz kanału na YouTubie mam też stronę polishwithdorota.pl, gdzie jest dużo materiałów do nauki języka polskiego. Są lekcje z newslettera. Co to znaczy? To znaczy, że co kilka tygodni moi subskrybenci newslettera, dostają e-mail z informacją, że na mojej stronie jest nowa lekcja. To są lekcje, których nie ma na YouTubie. To są lekcje z ćwiczeniami, więc nie tylko możecie nauczyć się nowych rzeczy, ale od razu ćwiczyć, praktykować, żeby lepiej zapamiętać materiał. Na mojej stronie są też świetne kursy wideo, z których nauczycie się bardzo praktycznych rzeczy. W tej chwili mam kilka kursów i jeśli chcecie wesprzeć mój kanał i moją pracę, to zachęcam do kupienia jednego z kursów. Będzie mi bardzo miło. A teraz zaczynamy lekcję. Zaczynamy od I can. Jak to będzie po polsku? Mogę. Oczywiście możecie mówić ja mogę, ale używamy ja, kiedy chcemy podkreślić, że ja mogę, a nie ty. Normalnie, naturalnie mówimy tylko mogę. Posłuchajcie przykładów. Dzisiaj mam dużo czasu i mogę iść na długi spacer. Teraz nie mogę rozmawiać przez telefon, bo jestem w pracy. Tutaj macie wszystkie formy czasownika móc. Tak, ta forma baza, podstawowa forma, to się oficjalnie nazywa bezokolicznik. To móc. Tam na końcu jest c, nie ci, tak jak zwykle. Móc. I formy to. Ja mogę, ty możesz, on, ona, ono może, my możemy, wy możecie, oni, one mogą. Tutaj, jak widzicie, mamy zmianę g, ż. To jest bardzo typowe w języku polskim i więcej informacji o czasie teraźniejszym, o czasownikach w czasie teraźniejszym znajdziecie w moim filmiku, w mojej lekcji o trikach dotyczących czasu teraźniejszego. Link powinien być gdzieś tutaj i oczywiście jest też w opisie filmu. A jak się mówi po polsku I must albo I have to? Po polsku to jest jedno słowo i używamy formy muszę.
muszę, I have to, albo I must. Przykłady. Muszę kupić prezent dla mojego męża na urodziny. Lekarz powiedział mi, że muszę więcej się ruszać. Tutaj są formy czasu teraźniejszego czasownika musieć. Forma bez okolicznika to musieć, a formy to. Ja muszę, ty musisz, on, ona, ono musi, my musimy, wy musicie, oni, one muszą. I jeśli ktoś powiedział, że musimy coś robić, tak jak w zdaniu lekarz powiedział, że muszę więcej się ruszać, to możemy też użyć czasownika mieć zamiast musieć. Na przykład lekarz powiedział mi, że mam więcej się ruszać. I to znaczy to samo. Zdania musisz to zrobić i masz to zrobić znaczą prawie to samo, ale zdanie masz to zrobić jest takie bardziej agresywne, mocniejsze. Masz to zrobić i koniec, bez dyskusji. Tutaj możecie zobaczyć formy czasu teraźniejszego czasownika mieć. Bez okolicznik to mieć i formy to ja mam, ty masz, on, ona, ono ma, my mamy, wy macie, oni, one mają. Ale mieć coś zrobić to znaczy też to be supposed to do something. Na przykład ktoś, mój kolega, poszedł do sklepu i powiedziałam mu wcześniej: Tomek, proszę kup wino. Tomek wraca, ale nie ma wina, ma piwo. I mówię do Tomka: miałeś kupić wino. Dlaczego kupiłeś piwo? To znaczy you were supposed to. You were supposed to buy wine. Inny przykład. Miałam wczoraj iść z koleżanką do kina, ale bardzo bolała mnie głowa i zostałam w domu. Miałam iść do kina. To znaczy, że taki był plan. Chciałam to zrobić, ale nie udało mi się. To się nie stało. To be supposed to do something to jest mieć coś zrobić. Miałam iść do kina, miałeś kupić wino. Możecie używać też tej frazy w czasie teraźniejszym. Na przykład mam zrobić zakupy. To znaczy I am supposed to do shopping. A jak się mówi I should po polsku? To jest trochę taki dziwny czasownik i jego formy wyglądają tak. Ten czasownik nie ma formy bez okolicznika. Nie ma takiej formy jak mieć, musieć, móc, pisać, czytać. Nie ma takiej formy. I jeśli szukacie w słowniku, jak się mówi po polsku should, będzie tam forma powinien. Powinien to jest forma on. On powinien. A to są wszystkie formy w czasie teraźniejszym. I uwaga, są inne formy dla mężczyzny i inne dla kobiety. Kobieta mówi ja powinnam, a mężczyzna ja powinienem. Ty, kobieta, powinnaś.
ty mężczyzna, powinieneś. On powinien, ona powinna, ono powinno. My kobiety powinnyśmy. My, grupa ludzi z minimum jednym mężczyzną, powinniśmy. Wy kobiety powinnyście. Albo wy, grupa ludzi z minimum jednym mężczyzną, powinniście. One powinny, oni powinni. I to znaczy should. Przykłady. Powinnaś jeść więcej warzyw. Ja myślę, że to jest dobre dla ciebie. Powinniście iść spać, bo jest już bardzo późno. To jest bardzo przydatny czasownik. Wiem, że formy są trochę skomplikowane, ale najlepiej zrobić notatki i zrobić swoje zdania z tymi słowami, żeby lepiej je zapamiętać. A jak powiedzieć I need to do something? To jest troszeczkę dziwne, bo po polsku tutaj używamy też czasownika musieć. Na przykład muszę do niego zadzwonić. Albo jeśli chcesz jeździć samochodem, to musisz mieć prawo jazdy. Słyszałam często od moich uczniów, potrzebuję do niego zadzwonić. Albo jeśli chcesz jeździć samochodem, potrzebujesz mieć prawo jazdy. Oficjalnie to nie są poprawne zdania, bo to brzmi jak kopia z języka angielskiego. Oficjalnie po polsku nie można tak powiedzieć, ale słyszę, że Polacy już zaczynają tak mówić, bo angielski jest wszędzie i kopiujemy angielski. Ale oficjalnie mówimy, muszę do niego zadzwonić albo musisz mieć prawo jazdy. Oczywiście mamy czasownik to need i to jest czasownik potrzebować. Ale tego czasownika używamy z rzeczownikami. Na przykład potrzebuję czasu, potrzebuję pieniędzy, potrzebuję nowego komputera. A jeśli chcecie użyć czasownika, to wtedy nie mówimy potrzebuję zrobić, potrzebuję zadzwonić, tylko muszę zrobić, muszę zadzwonić. Przynajmniej w oficjalnym języku polskim. A tutaj jeszcze macie formy czasu teraźniejszego, czasownika potrzebować. Bez okolicznik to potrzebować i formy to. Ja potrzebuję, ty potrzebujesz, on, ona, ono potrzebuje, my potrzebujemy, wy potrzebujecie, oni, one potrzebują. Piszcie w komentarzach wasze przykłady zdań z tymi czasownikami. Z czasownikiem móc, z czasownikiem musieć, powinien, potrzebować i z frazą mieć coś zrobić. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą wasze propozycje. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnych lekcjach. Miłego dnia i trzymajcie się. Pa, pa!